Co gdybym pokazał wam to nagranie? Chodźcie, k***a, stój. A to? Patrz to! Wiele osób doświadczyło dziwnych anomalii odwiedzając opuszczony i niedziałający już szpital w Starachowicach. Co przeżyje podczas swojej wyprawy? Przekonajmy się. Wybrałem się do Starachowic, które położone są na wschodzie Polski. Pokonałem kilkaset kilometrów, by przekonać się na własnej skórze, czy zarejestrowane anomalie, które można znaleźć w sieci, a także historie osób, które bez trudu znajdziecie w internecie, są prawdziwe. Ruszające się drzwi, trzaskające okna, postacie w okiennicach, a nawet płacz dziecka. Tego właśnie można doświadczyć podczas eksploracji szpitala. Potwierdzają to liczne zeznania świadków, dlatego też wybiorę się w głąb Starachowic, by zapytać mieszkańców, co wiedzą na temat tego przerażającego szpitala. Rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie nawiedzony szpital w Starachowicach. Mówi się, że po zmroku w murach zrujnowanego szpitala słychać głosy płaczących dzieci, a nawet krzyki. W internecie znajdziemy nawet informacje i zdjęcia ukazujące zjawy pojawiające się w oknach tego szpitala. Ale to, co ciekawe, to fakt, że jednej z polskich ekip poszukiwaczy duchów udało się zarejestrować tutaj głos. Głos dziecka, bo to właśnie tutaj ekipa Old Finders zarejestrowała dobiegający z tamtego korytarza dziecięcy głos. Co to była za anomalia? Dobre pytanie, ale warto byście zobaczyli, jak to wyglądało. W jednym momencie usłyszeliśmy kątem ucha coś dziwnego. Jakby głos dobiegający z głębi budynku. Stój, tak leciutko. Co to było? Płacz dziecka. Chodźcie, k***a, stój. Jeden z nas dość przeraźliwie na to zareagował. Staraliśmy się jednak uspokoić sytuację i nasłuchiwaliśmy dalej. Zostajemy, czekajcie. Ej, ale to jest f***a. Gdzie na pewno? O tej godzinie? Dźwięk, który wtedy słyszeliśmy, do złudzenia przypominał dźwięk małego dziecka. Nasi widzowie doszukali się nawet słów, które brzmiały: tato, jesteś? Cała sytuacja zmusiła nas do opuszczenia gmachu budynku, zabierając jedynie fragment nagrania z całej sytuacji. Druga część pliku w niewyjaśniony sposób widniała na karcie jako uszkodzona i niemożliwa do odtworzenia. Mijają już lata, a to, co było wtedy z nami w środku, zostaje jedynie tematem do spekulacji. Dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, by dziś przybliżyć wam historię tego obiektu, a dokładnie szpitala w Starachowicach, bo właśnie tutaj się znajduje. Przyjechałem tu specjalnie po to, by sprawdzić, czy historie opowiadane w internecie i nie tylko, bo tych historii jest bardzo dużo, na temat tego, że budynek jest nawiedzony, w oknach pojawiają się zjawy, a jednej z ekip udało się tutaj zarejestrować dziecięcy głos. I będę sprawdzał, czy nam też uda się takowy głos zarejestrować, a być może złapać jakąkolwiek inną anomalię. To już w nocy, za niedługo, kiedy zrobi się ciemno, ale pora przybliżyć wam nieco bardziej historię tego obiektu. Dlatego kochani, jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie tutaj łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał wciskając ten czerwony przycisk, tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco. A tymczasem poznajcie historię szpitala w Starachowicach. W 1975 roku dyrektorem naczelnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach został dyrektor Zygmunt Religa. Powinniście go kojarzyć. Słynny przeszczep serca. Dzięki niemu rozpoczęto roboty budowlane szpitala według wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej. W latach 83-96 wykonano w stanie surowym budynki szpitala, a dokładnie tunel podziemny do komunikacji z budynkami kuchni anatomii patologicznej. Wybudowano też kotłownię gazową oraz główne ciągi infrastruktury podziemnej. W tej formie szpital funkcjonował do 2008 roku. To właśnie wtedy podjęto decyzję o przeniesieniu oddziałów do innego budynku.
Od 2009 roku budynek stoi pusty i od tamtego czasu tylko niszczeje, a ten kadr znajdziecie w internecie na wielu fotografiach opisujących właśnie ten szpital jako nawiedzony. Ostatecznie budynek szpitala wraz z działką, na której stoi, został wystawiony za około 6 milionów złotych na sprzedaż. Później cena spadła do 3 milionów 900 tysięcy, by ostatecznie osiągnąć, uwaga, 2 miliony 200 tysięcy złotych. Zawrotna kwota, prawda? Ale mimo to znalazł się deweloper, który podobno kupił ten teren. Przynajmniej takie informacje udało mi się uzyskać. I ma powstać tutaj osiedle, które będzie miało kilkaset mieszkań. Więc prawdopodobnie jesteśmy ostatnimi eksploratorami, którzy mają tutaj jeszcze okazję zobaczyć, co znajduje się w środku. W 2017 roku szpital został objęty ochroną świętokrzyskiego konserwatora zabytków jako przykład architektury modernistycznej. Przez tą decyzję na wszelkie działania związane ze szpitalem należało mieć zgodę. Na szczęście budynek jakiś czas temu wypisano z tej listy. Nie zmienia to faktu, że budynek przez lata niszczał, a to spowodowało, że liczne grupy eksploratorów, a także satanistów upodobały sobie szpital jako ulubione miejsce do spędzania czasu. Liczne rytuały czy obrzędy, które miały tutaj miejsce, pozostawiły po sobie znamiona, a zdjęcia zwierząt obiegały lokalne grupy na Facebooku. Niektóre z anomalii przypisywane są satanistycznym obrzędom, które mają tutaj miejsce. Liczne znaki satanistyczne, krew, dziwne napisy i nie tylko, bo w środku jest tego dużo, dużo więcej. Co tutaj się dzieje po zmroku? Dobre pytanie, ale ja mam nadzieję na to, że nie natrafię na żadną taką grupę dzisiaj w nocy, bo mogłoby być to niebezpieczne. Na żadną grupę finalnie na szczęście nie natrafiłem, ale podczas eksploracji za dnia trafiłem na mega dziwny incydent. Wiesz co, podobno to straszy od 3 lat. Nie wiem, oni trochę na mnie chodzi w stare. Nie wiem, o co tu chodzi, bo kupy, to jest poltergeister, kupy normalne na ścianie. I tylko tyle. To jest słynny poltergeister, którego znajdziesz. Poltergeister, szpital Starachowice nawiedzony. I tylko tyle. I to jest to. Nie wiecie, o co chodzi? Już wyjaśniam. Za dnia nagle w budynku rozległy się przekleństwa. Mężczyzna, którego widzicie, klął na cały budynek, cytuję: gdzie kurwa jesteś? Nie ukryjecie się przede mną. Nie znałem intencji mężczyzny, ale powiedział mi, że zna doskonale każdą część budynku, a jeśli chce zobaczyć ducha, to mam pójść z nim. Facet zachowywał się mega dziwnie, dlatego podszedłem do jego historii z dystansem. Zaznaczę jednak, że jeszcze dziś doświadczymy anomalii w miejscu, do którego zostaliśmy zabrani. Zobaczycie to już wkrótce. Ja to się bujam po takich miejscach. Gdzie mówiłeś? Bo mówiłeś, że od 3 lat tutaj straszę. No słyszałeś coś? Miałeś do czynienia? Ja tu właśnie poluję za coś takiego. Mega dziwny gościu. Ale ludzi, którzy odwiedzają lub odwiedzali szpital, jest o wiele więcej. Wybrałem się w miasto, by zapytać mieszkańców Starachowic o historie związane ze szpitalem. Oto, czego się dowiedziałem. Był pan kiedyś może w nim? Jak jeszcze funkcjonował? W sensie... Tak, no oczywiście, rodziłam w tym szpitalu. No. Nie. To znaczy tam była przychodnia później. Byłam tam. Jakie były warunki w środku? Proszę pana, zależy na którym oddziele. Na chirurgii to nigdy nie było i nie było takiego porządku, żeby utrzymać czystości. Jak na tamte czasy, no to... A mogę zapytać, o który to był rok? 82, jak rodziłam. No było dobrze, można powiedzieć. Sale były czyste, sale były zadbane, personel był całkiem fajny. To zapytam o drugą rzecz, bo też doszły mnie takie słuchy, że tam podobno straszy. I tak? Nie wiem, czy... No tego nie słyszałam. Nie słyszała pani? Tak, ja też czytałam w internecie, bo ja czytam. I wydaje mi się, że to jest, nie wiem, no chyba ktoś sobie robi żarty, no nie? Straszy. Jak tam sypiają bezdomni, to straszy, panie. A są jakieś problemy z bezdomnymi albo coś takiego? Nie ma to bezdomnymi. Pomijając to straszenie, ale ja to się boję, że tam jest ziemia skażona i tam w ogóle to bardzo głęboko. Bo tam są piwnice w głębi, były magazyny, ja nie wiem co tam. No tam szczątki, no na przykład jakieś płody. Proszę pana. To ja już chyba wiem, jaki jest komentarz, jak się pani zaśmiała. Komentarz jest jeden. Należy się bać ludzi żywych, a nie strachu. Bardzo mądra puenta, która daje do myślenia. Niestety, historie osób z ulicy to doświadczenia za czasów, gdy szpital funkcjonował, a nie gdy mówi się o nim, że jest nawiedzony. Czy w takim wypadku w starym szpitalu w Starachowicach faktycznie straszy? Przekonajmy się.
Zanim rozpoczniemy śledztwo, zobaczcie, czy nasza fotopułapka już coś zarejestrowała. Szóstki na ścianie. To nie tylko elementy, które są w tym jakże pięknym budynku, bo jest tutaj tego zdecydowanie więcej, ale jest też Łukasz, który właśnie sprawdza aktywność. Czy coś na kartce Łukasz wyłapał? Jakiś lekki skok był, ale jeszcze musi być. Perspektywę seta znajdziecie oczywiście na jego kanale, dlatego zapraszamy was bardzo serdecznie, a my na pewno sprawdzimy miejsce, w którym zarejestrowany został głos dziewczyny. Zejdziemy piętro niżej, żeby zbędnie nie przedłużać. Jeszcze dobrze nie rozpoczęliśmy, a nasze urządzenia wykryły już paranormalną aktywność. Jest, ej, jest! Juuu! Dawaj, 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 szybko, szybko! Jest. Na full! No, w tym miejscu. W tym miejscu, ej. No, wali równo. I to jest to miejsce, w którym udało się chłopakom zarejestrować głos. Ej, jestem ciekaw, bo tutaj jakby faktycznie coś było. Czy faktycznie coś było? Coś jest! Pojawia się i znika. A jeszcze nic nie próbowałeś. Ja. Ale jak grzeje. Ale grzeje strasznie. No. Rzadko się tak zdarza, żeby... I to tak równomiernie, cały czas. No. Ja pierdzielę. Jak? Jest dobrze. Jezu. Byliśmy skupieni na aktywności pola elektromagnetycznego, które wykazywało pełną aktywność na IMF. W tym samym jednak momencie, pomimo braku zaproszenia do odpowiedzi, zaczęliśmy je również uzyskiwać na piramidzie prawdy. Zresztą, zobaczcie to sami. Już?! Ktoś wie, jak z tego korzystać. Okej, okay, bo to już... Dobrze, może sobie porozmawiamy? Świetnie. Reaguję z dwóch stron. Zapal zieloną diodę, jeżeli tutaj jesteś. Dziękuję. Ale od razu, moment. Potrzebałem. Czyli jesteś tutaj z nami. Dzięki. Dziękuję za odpowiedź. Mieszkasz w tym szpitalu? Dziękuję za odpowiedź. Nie. Jesteś uwięziony w tym budynku? Jesteś mężczyzną. Mamy. Zanim zapaliło się zielone, mrugnął IMF. Widziałeś? Pierwszy raz kiedyś muszę tłumaczyć, jak to. Ale zobacz, ile jest w ogóle odpowiedzi takich, nie? O co pytałeś? Czy jest mężczyzną? I? Tak? Okej. Tak. Okay. Tak. Ja chciałem zapytać, czy umarł w tym szpitalu. No to pytaj. No właśnie zapytałem w myśli. Aha, w myślach. Nie zdążyłem. Tak. I był skok na kapelę. Tak, widzę. Za każdym razem jak się pojawia skok na kadła. Jest odpowiedź, no. Czy możesz w coś uderzyć? Tak, żebyśmy to usłyszeli. Rzuć czymś w takim razie. Zrób jakiś hałas. Cały czas odpowiada na urządzenie. A spróbuj czymś innym, a nie piramidą. Uderz w drzwi na przykład. Powiedz coś do nas.
Jeszcze dobrze nawet nie rozpoczęliśmy, a już mieliśmy odpowiedzi na piramidzie. To co ciekawe, to nie była jedna, dwie odpowiedzi. To były odpowiedzi, które pojawiały się jedna za drugą. Raz skaczące zielone pole, następnie czerwone. To było coś, czego nawet Łukasz, pomimo tego, że ma mega ogromne doświadczenie, nigdy, ale to serio nigdy nie doświadczył. Podczas pierwszej sesji na parterze mieliśmy bardzo mocne skoki na K2. Jak odpaliliśmy Fluxa, totalnie oszalał. Ale po sesji z dyktafonem, kiedy Daniel powiedział, żeby coś uderzyło albo wydał z siebie jakiś dźwięk, można było usłyszeć bardzo głośne dźwięki gdzieś z budynku, których nie umieliśmy znaleźć. Nie wiem ilu was tu jest, jeżeli jest was tutaj więcej niż 1, 2, 3, przyjdźcie tutaj, nie bójcie się, podejdźcie bliżej, widzę, że jesteście aktywne i odpowiadacie sensownie, dlatego dokładnie tak, dlatego mam prośbę, trzymam w swojej dłoni dyktafon, mikrofon, możecie do niego powiedzieć co tylko chcecie. Postanowiłem wziąć od Łukasza dyktafon, by przeprowadzić sesję EVP, która mogła zarejestrować głosy. Czy udało się coś wyłapać? Zobaczcie w materiale u Łukasza. Wróćmy jednak do sesji, gdyż liczba odpowiedzi cały czas nas zaskakiwała. Tak samo jak zaskoczyło nas to, co chwilę później się wydarzyło. Cały czas. Patrz, śmiałeś się, że... Był głos. Gdzie? A nie z której strony, z tej To z tej musiało być, bo ja tu nie słyszałem nic. Był głos. Czyli znowu stamtąd. Gdzieś w tej okolicy był głos. A teraz coś jebło. Jebło, no. I się to zgrało z tym. No, odsłuchaj sesję. Dobra. Podczas gdy sprawdzaliśmy, czy zarejestrowaliśmy jakikolwiek dźwięk lub głos na EVP, w tym samym momencie w budynku nagle rozległ się ogromny hałas. I to niejednokrotnie. Byliśmy zdziwieni i to maksymalnie. Co to jest? Co tam jest? To ktoś czy coś? Jezu. Gdzie to te drzwi? Boże. Nie do góry chyba. To jest na górze, to nie jest to. Ale to pytanie czy ktoś... Ja zobacz jaka jest aktywność na tym. To właśnie do góry chyba... To jest aż pojebane. Tak, ale nagrywasz już? No to jak ja mam im pokazać, skoro to cały czas, zobaczcie, tutaj wariuje. Chcę wam pokazać, jak działa piramida, ale cały czas uzyskujemy odpowiedzi. To jest... Widzisz to? Dobra, do sedna. Jak działa ta piramida, kochani? Bardzo prosta sprawa. Czujniki zbliżeniowe, zobaczcie. Widzicie? Charakterystyczny dźwięk. Jeszcze raz. A my tu rejestrujemy zupełnie inne dźwięki. I to się świeci co chwilę. O! Widzisz? 3, 4, 5, 6. A czy możesz zapalić teraz tylko niebieskie diody? Nie uruchamiaj tego, proszę. Ja pierdolę. Jezu. To było mocne. To było przemocne. I na bank się zarejestrowało. Tak. To na pewno. To było jakby trzaśnięcie drzwiami. Zobaczcie, tu jest cały czas aktywność. Ja tu nikogo nie ma w tym budynku. To jest lepsze niż hotel. Jest grubo. Poszliśmy na wyższe piętra zbadać tajemnicze dźwięki. Braliśmy pod uwagę fakt, że ktoś może robić sobie z nas żarty. Oto co zarejestrowaliśmy. Halo, jest tutaj ktoś? Zapytam jeszcze raz, czy ktoś tutaj jest? Odpowiedz! Może by się bał, że opalić.
osobą, z którą rozmawialiśmy, czy możesz zrobić jeszcze raz hałas? Uderzyć w coś? Słyszałem też. Stamtąd, nie? Z tego pokoju jakby. Tu stąd, nie? Krok? Po tych wszystkich uderzeniach stwierdziliśmy, że może jednak nie jesteśmy sami w budynku, więc przeszliśmy cały budynek, każde piętro sprawdziliśmy, każde pomieszczenie, ale niestety nie udało nam się nikogo znaleźć, co potwierdza, że jesteśmy totalnie sami w tym budynku. Sprawdziliśmy cały budynek, a także każde z pomieszczeń. Okazało się, że finalnie nikogo nie było w środku, dlatego do dziś podejrzewamy, że udało nam się zarejestrować paranormalną aktywność. Co sądzicie na temat tajemniczych dźwięków? Dajcie znać w komentarzu. Dodam tylko, że tego dnia nie było wiatru, więc żaden czynnik atmosferyczny czy chociażby przeciąg nie wchodzą w grę. Dotarliśmy do łazienek. Tam też się działo. No i tak samo poczułem na głowie ciężar. O! To gdzieś jest manna. Ej, ale to jest ciężko. Pewnie zastanawiacie się, co odczuwałem. Ciężko mi to opisać, ale czułem czyjąś obecność. Moje obawy się potwierdziły. Ej, co jest? A? Przed chwilą miałem wykrywanie twarzy. Tak? Tak. Gdzie? Na tej ścianie tu. Asia, moja operatorka, zarejestrowała wykrywanie twarzy na swojej kamerze. To jest podobny motyw, który zarejestrowaliśmy również w Anglii. To jest taki moment, w którym kamera wychwytuje twarz. Mimo, że nikogo nie ma, bo jesteśmy tylko my, eksploratorzy. W takim razie, co zarejestrowała kamera? No to dobrze, no to mówiłem. Wasze, to coś czułem. Zobacz, jest ten. Teraz nie, ale przed chwilą skoczyło. Totalnie jakby na sekundę było, nie? No, ale to tak działa właśnie. Jakby ty już byłeś plecami, a mi wykryło twarz. Ale tego już tu nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, bo już jest lżej. Ale poszło, było. To jest to, co ja czułem. Przez dłuższy czas badaliśmy piętro, ale anomalie cały czas występowały. Każdy z nas rejestrował coś zupełnie innego. Nasze śledztwo nabierało tempa. To było tam. Masz wykrywanie twarzy? To było tu, tylko wyżej. Nad Łukaszem ja to widziałem. A ja widziałem to tu. Ja wyżej, aha. O, w tamtym miejscu, tu. Aha, jakby tam. To jest też? Właśnie wymieniam drugą baterię już w GoPro, a to z tego względu, że tyle się dzieje, jest tyle aktywności paranormalnych w tym miejscu, że to jest niepojęte. Właśnie chodzimy i sprawdzamy, czy na pewno nikogo tutaj nie ma, tak jak widzicie, ale no jesteśmy sami w budynku, a obecnie szukamy bardzo charakterystycznej wanny, która jest w tym miejscu. Wanna, która znajduje się w szpitalu, jest kultowym elementem starachowickiego obiektu. Postanowiliśmy ją zidentyfikować. O, jest. No dobra, to teraz ciekawe, jak wygląda kwestia. Ojo, pierdolę. No dobrze, to nie jest skrzynia. Nie wiem, czy chciałbym się kłaść w wannie, w której nie wiem, co się działo. Obstawiam, że nic. Mi to na jakiś bardzo słaby performance wygląda. W budynku znajduje się jeszcze jedno bardzo ciekawe pomieszczenie. Bardzo często znajdziecie je w internecie, a mianowicie to, czyli charakterystyczna wanna, która została oblana chyba farbą, przynajmniej tak wygląda. Czy były tu odprawiane jakieś obrzędy satanistyczne? Być może, a sugerować mogą ku temu chociażby napisy na ścianie. Wymowne, bardzo. Wróć się. Chociaż ja to mam za mną. Co to? O, dobra. Tylko, że zobacz, do góry masz wymowne. I nic więcej chyba nie trzeba dodawać. Także nie korzystajcie z tablic Ouija.
kolei inna z ekip, również z Polski, w tym ślepym korytarzu zarejestrowała trzaskające drzwi. Nagrałem. Jak się otwierają. Zamknij te drzwi. Zamknij je za sobą. Bo niegrzecznie tak otwierać. Patrz to! Jak? Ja pierdolę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeśli możesz, otwórz je. Prosimy, otwórz te drzwi. Patrz. Piłat, ja mam wrażenie naprawdę, że to tylko do ciebie. Jaką sympatią pało. Nie do nas, tylko do ciebie. Dziękujemy. Możesz je zamknąć z powrotem, jeśli masz ochotę. A my już stąd idziemy. A my już nie będziemy przeszkadzać. Te czasy. Wystarczająco wymowna anomalia? Myślę, że tak. Dlatego zobaczcie, co wydarzyło się później. Po obejściu całego budynku, już potwierdzenia, że nikogo z nami nie ma, postanowiliśmy zejść na parter i przeprowadzić pierwszą sesję z SB7, która okazała się niesamowicie konkretna. Dużo głośnych głosów, że tak powiem, które kierowały nas do jednego korytarza. Dobrze, czy z tobą miałem mapowanie. Czy z tobą wcześniej rozmawialiśmy? Tak. Dwa głosy. Dobrze, czy może ktoś się przedstawić? Ja mam na imię Łukasz, a wy? Jakie głośne. Ale zobacz, jaka jest moc. No. Na furtkę to. Co tutaj robicie? Odpowiedzcie mi, co tutaj robicie? Jaka tu jest aktywność? Nie mam pojęcia, o co chodzi z piwnicami. Łukasz prowadzi sesję, ale zobaczcie, że IMF cały czas skacze na full. Tam rejestrujemy bardzo mocne głosy. Proszę. Nie rozumiem tego. Jakie to są mocne głosy. Dobra, wracam do mnie. Ilu was tutaj jest? Mało, czyli ilu? Dwóch, trzech? Tak. To, ile zarejestrowaliśmy charakterystycznych i czystych barwowo głosów, nie jestem w stanie tego do końca zrozumieć. Mało tego, po wejściu do korytarza w piwnicach Łukasz usłyszał wynocha stąd. Ja się w tym momencie aż odwróciłem, bo dla mnie to było coś dziwnego. Tak czysty i charakterystyczny głos. Doszedłem do końca, zobaczyłem coś na ziemi. Początkowo tego nie połączyłem, ale Łukasz to za chwilę połączy. Idź mi stąd. Albo coś tak, coś w tym stylu. Mam stąd odejść? Teraz mi się wydawało, że to było radio. Nie, teraz... Ale było dziwne, tak mi się wydawało, no. Teraz radio.
Mamy stąd odejść? Czy przeszkadzamy wam naszą obecnością? Kiedy wszedłem w głąb tego korytarza, poczułem, jakby ktoś mnie złapał za ramię i usłyszeliśmy głośną odpowiedź, żebyśmy po prostu nie wchodzili dalej do tego korytarza. A jak wejdę w ten korytarz, to bardziej będziecie rozmowni? Czy wam będę przeszkadzał i mam stąd wyjść? To idę. Wynochasz to! Wynochasz to! Słyszeliście? Wypad stąd. Bardzo wymowna odpowiedź, którą otrzymaliśmy. Mimo to doszedłem do końca korytarza, by sprawdzić pomieszczenia. Jeszcze do nich wrócimy. Pamiętacie, co powiedział Łukasz na temat tego, że coś go złapało? No to posłuchajcie jego wyjaśnień. Dobra, dwie pojebane rzeczy. Wynocha stąd, ale to było mega mocne. Przede wszystkim, przed tym wynocha stąd, poczułem, jak coś mnie złapało za rękę. Tutaj, aż poczułem skurcz. No. A drugie, jakieś dziwne uczucie w gardle poczułem. Jakieś takie gryzące drapienie. Jak weszliśmy tam. Jak weszliśmy tam, to ja poczułem w ogóle taką... Kurde, ciężko to określić, ale no ciężką atmosferę, tak jak w hotelu w Anglii, jak byliśmy, nie? Na górę jak się wchodziło, podobny klimat. I teraz to samo poczułem z tej strony. A ja bym chciał... Najpierw tu poczułem, jak byłem tam i teraz jak tutaj stanąłem, poczułem z tej strony. Co ty gadasz? Pora na drugą sesję w korytarzu, który kojarzycie. Pamiętacie gościa od Poltergeista? Postanowiłem również i tam zrobić sesję ze Spirit Boxem, ale zanim rozpoczniemy... Zobaczcie, co zarejestrowała nasza fotopułapka. Podejdźcie tutaj proszę i porozmawiajcie ze mną, chciałbym z wami zamienić słowo. Może dzięki temu będę w stanie jakkolwiek wam pomóc. Nie mam złych intencji, chcę tylko z wami porozmawiać, dlatego przyjdźcie tutaj proszę. Nie bójcie się nas, nie chcemy wam zrobić krzywdy. Dlatego jeżeli jesteście tutaj, skorzystajcie z energii urządzeń, które mamy ze sobą. Wyciągnijcie energię z ich baterii i powiedzcie mi, czy... Cokolwiek tutaj jest. Druga sesja to akurat najnudniejszy z elementów, przynajmniej moim zdaniem tutaj, bo nic się absolutnie nie działo. Serio miałem przekonanie jakieś w sobie, że w tym korytarzu, bo wcześniej przynajmniej tak nas prowadził IMF, coś będzie. Niestety, pomyliłem się. Podczas sesji Daniela w tunelu nie było żadnych odpowiedzi, ale w tym momencie usłyszałem głos, który jak żeński, który powiedział jakby ogień, więc stwierdziłem, że jednak wrócę do tego korytarza z tego powodu, że oprócz tego, że ktoś mnie złapał za ramię, poczułem jakby gryzący ból w okolicy gardła, jakby wdychał spaleniznę czy coś takiego. Na samym końcu tego korytarza znaleźliśmy coś, co raczej zostało spalone, ale nie możemy wyjaśnić dokładnie, co to było. Dobra, ja muszę jedną rzecz zobaczyć. Daj mi monitora. Przecinasz? Daj mi ten szperacz. Jedna rzecz mi nie da spokoju. No. Ja chyba wiem. Muszę to zobaczyć. Nie.
Nie prowokuję, chcę tylko zobaczyć. Ja pierd... Co jest? Tam jest, leży taka sterta jakaś czegoś. Ale nie wiem co to jest. A o co chodzi? Nie. Czy co? Aha! Że tu spalili te? Te, chodź. Kości? Zaraz ci wszystko powiem i to jest pojemno. Ja pierd... Chodź, połączymy kropki. Dobra, ja wiem o co chodzi. Nie, jeszcze nie wiem o co chodzi. Ja ci teraz powiem o co chodzi. Dlatego też cię odwróciłem w drugą stronę. I to jest pojemne. Kiedy robiłeś sesję z SB, ja z tego korytarza usłyszałem. Ja z tego korytarza usłyszałem. Poczekaj. Dobra, ja muszę to sprawdzić jeszcze na materiale, czy to się nagrało. Ja usłyszałem głos z tego korytarza. Z tamtego. Z tamtego. Z którego? Z tego? No, z tego. No. Z tego. Jak byliśmy na końcu, usłyszałem głos. No. Wiesz co on powiedział? Nie. Ogień. Aha, no. No. A i połączyłeś, że tam... Bo już nie mówię o tym, że coś mnie dotknęło. Tak. Gryzący ten w gardle, to uczucie. No. Jakby dym. Tak. No. Aha, i że... I tam coś takiego leży. Leży, no. No. Ale dlatego poszedłem sprawdzić, czy tam coś takiego jest. 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 Co najmniej 3 razy padła odpowiedź ogień podczas naszego śledztwa. Możecie to zobaczyć dokładnie, gdyż zarejestrowały to nasze kamery. Spalona sterta na końcu korytarza jest zagadkowym elementem. Ale nie odpuściliśmy i sprawdziliśmy jeszcze te korytarze pod kątem zrobienia zdjęć. Zdjęć, i to nie byle jakie. Analogowych. Zenit. Bardzo ciekawy aparat analogowy. Zabraliśmy ze sobą aparat analogowy specjalnie po to, żeby zrobić kilka zdjęć właśnie w piwnicach, tu gdzie jesteśmy. Dlatego zobaczymy, czy uda nam się coś zarejestrować. Zobaczymy. Ostatnie zdjęcie aparatem analogowym zostało zrobione właśnie w tym korytarzu. W takim razie, jeżeli coś się zarejestrowało, to na pewno to zobaczyliście. Zdjęcia są jeszcze u fotografa, czekają na wywołanie. Analogowe zdjęcia to nieco dłuższy proces, dlatego jak tylko je otrzymam, zamieszczę na moim Instagramie. Dlatego zapraszam was już teraz, by zaobserwować, a także na moim Discordzie. Link w opisie. Pora na podsumowanie. No dobra, Łukaszu, w takim razie, czy twoim zdaniem ten szpital jest faktycznie nawiedzony? Jak najbardziej tak. I moim zdaniem również, dlatego kochani, jeżeli szukacie wrażeń, Starachowice są idealnym punktem, a szczególnie piwnice. Widzieliście, jakie paranormalne aktywności tam rejestrowaliśmy. Perspektywę Łukasza oczywiście macie u niego, dlatego napiszcie w komentarzu, jakie kolejne miejsce mamy odwiedzić. Subskrybujcie kanał, wciskając ten przycisk tylko tam na dole. Zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki, Łukasz. Ja też, Danielu, dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.